17 trzyosobowych zespołów reprezentujących 6 bolesławieckich szkół wystartowało w konkursie Straży Miejskiej Z Nami Bezpieczniej. Podobnie jak w poprzednich edycjach, konkurs składał się z 3 części. Pierwsza część to rozwiązanie testu wyboru zawierającego 29 pytań z zakresu wiedzy o bezpieczeństwie oraz wiedzy ekologicznej. Druga część składała się z 15 pytań z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Przedstawiciele drużyn musieli też zmierzyć się na miasteczku ruchu drogowego. Ostatecznie w klasyfikacji klasy 4 zwyciężyła reprezentacja szkoły podstawowej nr 5 w Bolesławcu w składzie Marcel Janeczek, Adam Nieradka i Arkadiusz Marski. Drugie miejsce wywalczyła szkoła podstawowa nr 4, a trzecie szkoła podstawowa Zakonu PR-ów. Reprezentacja szkoły PR-ów zwyciężyła w zmaganiach klas 5. Skład zwycięskiej drużyny to Dominik Robak, Filip Jaworski i Bartosz Kołodziej. Miejsce 2 i 3 przypadło odpowiednio drużynom ze szkoły nr 1 i szkoły nr 2. Natomiast w rywalizacji klasy 6 pierwsze miejsce wywalczyła drużyna ze szkoły podstawowej nr 1 w składzie Antonina Mariowska, Hanna Czochara i Liliana Rogalska. Miejsce 2 zdobyła drużyna ze szkoły podstawowej nr 5, natomiast 3 miejsce wywalczyła reprezentacja ze szkoły podstawowej nr 3. Wyróżnienie za bezbłędne pokonanie trasy na terenie miasteczka ruchu drogowego w najkrótszym czasie zdobył Piotr Teterycz ze szkoły podstawowej nr 1. Konkurs jak co roku cieszył się bardzo dużym powodzeniem. Zawsze wszyscy chętnie biorą w nim udział, za co serdecznie dziękujemy, za przygotowanie przez nauczycieli. Oczywiście nagrody ufundował prezydent miasta Bolesławiec i Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Bolesławcu, za co serdecznie dziękujemy, jak także za zaangażowanie i pomoc tutaj wszystkim dyrektorom, pracownikom szkół, którzy nam w tym również pomagają, żeby sprawnie przeprowadzić te nasze akcje konkursowe. Konkurs organizowany jest w Bolesławcu od 2006 roku.